Hejka, hej kochani! Jejku, jak dawno tego nie robiłam, ale witajcie z powrotem na moim kanale Patrycja S. Dzisiaj, tak jak widzicie po tytule, wracam z vlogiem, jadę do Dublina i jak widzicie po mnie, dość dużo się zmieniło. Mam teraz czarne włosy, sobie zafarbowałam. To była decyzja podjęta w minutę, ponieważ jednego dnia wstałam i powiedziałam, w sumie fajnie by było mieć czarne włosy, a więc zadzwoniłam do koleżanki, czy mi zafarbuje, kupiłam farbę, nawet nie mówiłam rodzicom, po prostu wyszłam z domu z różowymi włosami, a wróciłam z czarnymi. I ogólnie bardzo mi się podobają, jestem mega zadowolona. Jak widzicie, tutaj troszkę prześwitują, bo teraz farba się wypłukuje, ale mogę je zafarbować jeszcze raz, chociaż jeszcze to nie jest potrzebne, a więc na razie mam takie włoski. Też przebiłam sobie nos, chciałam powiedzieć ucho. Mam teraz kolczyka w nosie. Przez 4 miesiące muszę mieć takiego, a potem będę miała takie chyłp, a więc czekamy 4 miesiące. Też tutaj, kochani, patrzcie, zrobiłam sobie tatuaż. Mam swój pierwszy tatuaż. Taki, ponieważ tutaj z mamą będę robić sobie serce, ale przez to, że nie byliśmy pewni, czy mam alergię, czy nie, musieliśmy właśnie zrobić taki mały tatuaż. Miały to być 3 kropeczki dosłownie, a ja postanowiłam, że jednak zmienię i zrobię sobie taką fajną buźkę. A więc jak widzicie, bardzo dużo się działo. Skończyłam szkołę, teraz mam wakacje przez 3 miesiące i teraz jest dużo, dużo zaplanowane, a więc po prostu musiałam zrobić przerwę, żeby odpocząć, żeby znowu po prostu jakby mieć ochotę na to, żeby nagrywać, bo nie miałam żadnych pomysłów. No i też byłam zmęczona właśnie szkołą, że nagle skończyłam i po prostu tak dużo się działo do końca szkoły, że musiałam wziąć tą małą przerwę i odpocząć. I teraz wracam z energią, z pozytywną energią, z chęcią do nagrywania. Znaczy zawsze chciałam nagrywać, po prostu musiałam zrobić tą małą przerwę, żeby odpocząć. Odpoczęłam i teraz nowy start, a więc no co, mam nadzieję, że tęskniliście, mam nadzieję, że czekaliście na nowe filmiki. Teraz będą regularnie. Też, kochani, dostałam pracę na tydzień w sumie, ponieważ Next ma przeceny i potrzebowali więcej ludzi do pracy, a więc zgłosiłam się, musiałam wziąć jakiś test inteligencji i test personality i spodobałam im się, a więc mnie wzięli, mnie wybrali i będę miała pracę, a więc sobie troszkę dorobię, a więc mega fajnie, mamy dużo wycieczek zaplanowanych w tym miesiącu akurat, a więc będą vlogi. Dzisiaj jadę do Dublina, do centrum z 3 koleżankami i myślę, że bez przedłużania możemy zaczynać tego vloga. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o dużej łapce w górę, nie zapomnijcie subskrybować, komentować, podpisać, czy na wszystkie i zaczynajmy. Kochani, a więc właśnie jestem w autobusie. Jestem z Sierą i Zabi. Say hi. Jedziemy do Dublina. Ogólnie autobus jest dość pełny, a więc jest dość głośno tutaj. Nadal nie wiemy, gdzie będziemy jeść, ale zdecydujemy, jak dojedziemy. Albo w sumie teraz możemy, bo jesteśmy chyba tak pół godziny. Za pół godziny może będziemy w Dublinie. I właśnie idziemy do Eddie Rockets, bo zdecydowaliśmy, gdzie będziemy jeść. A wiesz, już jest mojego polskiego, bo mówię po polsku, są słowa, gdzie mówię po angielsku. Ale idziemy do Eddie Rockets'a, ponieważ zdecydowaliśmy, że chcemy kurczaka. Abby jest vegetarian, ale tam są wegetariańskie opcje, a więc damy radę. Kochani, dotarliśmy, jesteśmy w Eddie Rockets'a. Właśnie zamówiłam sobie chicken tender basket, Sierra to samo zamówiła. A aby przez to, że jest vegetarian, to zamówiła sobie frytki, frytasy. I w moim tym jest... Sir, what's in it? It's chili tenders and fries. Yeah. Tak, mamy kurczaki i mamy frytki i mamy fanta, a więc mega. A więc dostaliśmy takie jedzenie. Mamy tutaj nuggetsy, mamy frytasy, mamy sos i mamy fantę. I siedzimy w St. Stephen's Green. To jest najlepszy kurczak, jakikolwiek jadłam. Mamy sos i jest pycha.
kochani, ja właśnie tutaj latam w sklepie po schodach i Sierra i Abby czekają na mnie na dole, bo próbujemy robić ładne zdjęcia, no ale nie da się zrobić na schodach, które się ruszają bez jechania na górę. A więc już trzeci raz tutaj zrobiłam takie kółko, gdzie wjeżdżam i zjeżdża. Ale Sierra jest moim fotografem na dzisiaj. Kochani, to jest Chloe i właśnie jesteśmy w sklepie kryształowym i... Yes, got it. Okay, wait, let me show it. So this is how it looks like. Yeah. A więc tak wygląda ten sklep i czekamy, żeby wyjść na górę, bo jest limitowany numery przez COVID. Ale zaraz wam pokażę, jakie kryształy kupiamy. Yeah. Kochani, patrzcie, ile tutaj jest książek spirituals. O, one są o psychoterapii, tak. A więc tutaj mamy takie książki. Tutaj mamy... Buddę i patrzcie, jak pięknie. I tutaj mamy różne kryształy. Wow! Kochani, a więc tutaj są kryształowe bransolety. Ile tutaj jest kryształów? Ja wiem, że wydaję troszkę za dużo niż powinnam, ale naprawdę są mega. Kryształy jest mega wybór i wszystkie są super opisane. A więc wiem, co kupuję i wiem, do czego wszystko będzie. Tutaj mam do manifestacji, a więc mega. Kochani, a więc robimy haul. Sierra, show what you got. Oh my god. Sierra wydała 14 euro w tym sklepie, a ja 26. A więc Sierra ma bransoletki, to jest na manifestację. A what's this one for? Like carving. I to jest na oczyszczenie. I jakby pewność. A ja... Ta-da-da-da. A więc... Ja sobie kupiłam bransoletkę z Amethyst, czyli to jest mój mój birthstone, jak to jest po polsku. Że mój kamień, jak się urodziłam, to był właśnie Amethyst. Potem tutaj mam na healing i na oczyszczanie i takie tam. Tutaj mam na manifestację. I tutaj mam rose quartz, czyli na miłość. I oczywiście ich jest więcej, ale tak bardziej to skróciłam. Potem będę wam mogła opisać w komentarzach, jak będziecie chcieli, ale takie bransoletki sobie kupiłam. Ten sklep bardzo polecam, było właśnie dużo kryształów, ale zrezygnowałam, bo za dużo pieniążków to... to za dużo pieniążków tam bym wydała, a nie chciałam, nie planowałam dzisiaj wydawać tyle pieniędzy, a więc takie małe, znaczy małe, duże zakupy. O, Abby, show what you got, I'm vlogging. What did you get? Abby i Chloe teraz przyszły. Show what you've got. O! Abby też sobie kupiła ten rose quartz, czyli dla miłości. Yeah, tiger eye. Ooh, what's that one for? Confidence. Ooh, i Chloe sobie to kupiła na pewno siebie. There you go. A więc jesteśmy w Temple Bar. Patrzcie, jak tutaj jest pięknie. Tutaj jest Skate City. Tutaj kupiłam sobie pierwszą skateboard. Ale wchodzimy do sklepów, do thrift stores, ponieważ idziemy na thrifting. Właśnie sobie zamówiłam... passion fruit z mango, nie, z lychee popping boba, czyli mam to z tym i mam regularny cukier i bez lodu. I dziewczyny też sobie zamówiły bubble tea z tego miejsca, z Only. Tak to wygląda w środku. What the hell? Wait, we're doing it. Oh, there we go. It's like... Hej, hej, a więc wczoraj po bubble tea wzięliśmy autobus i wróciłyśmy do domu z dziewczynami. Znaczy, wszystkie osobno. Ja wróciłam do domu, w sensie, że. I bardzo zaczęło padać, a więc nawet nie mogłam nagrywać, bo po prostu spieszyłyśmy się na autobus i żeby szybko wrócić, mocno zmokłyśmy. Jak widzicie, pogoda dzisiaj też nie jest za fajna, a jest dokładnie 10:30 rano i ja tak wcześnie musiałam wyjść, ponieważ mam jakby pierwszy dzień pracy, gdzie będą mi wszystko mówić, jak mam robić i gdzie będą mi pomagać. Idę tylko na 2 godziny, bo to jest taka introdukcja.
sumie nie wiem, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że będzie okej. Trochę dużo się stresuję. Nie wiem, ja lubię ludzi bardzo. I to jest oczywiste, że umiem mówić, bo przecież mam YouTube'a i jakby nie stresuję się właśnie rozmawiać ani nic. Ale jakoś dzisiaj mam taki dzień, że nie wiem, troszkę się boję. Mam nadzieję, że będzie okej. Mam taki sweterek, mam bluzeczkę, mam spodnie cargo pants i moje Air Force'y. Narzuciłam też bluzę, bo tak jak mówiłam, nie jest zbytnio ciepło. Ale idę do pawilonów, za pół godziny mam tam być. Mam nadzieję, że to sam nie odbierze o pierwszej, że zdążę wrócić z pracy o tej godzinie, bo nie będzie mi się chciało wracać na nogach. Zobaczę, czy będę miała chwilę, żeby tam ponagrywać, żeby wam opowiedzieć, a jak nie, to odezwę się, jak wrócę do domu. Kochani, ja właśnie dotarłam do pawilonów, nie spóźniłam się, mam jeszcze 10 minut i biegnę do toalety. W ogóle patrzcie, pokażę wam co zrobię. Teraz przez to, że jest ten miesiąc Pride, mamy flagę LGBTQIA w pawilonach. Ale wracając do tego, co mówiłam, idę po swojej stronie, bo teraz są strony w pawilonach, po których chodzić przez COVID-a, że można iść tylko w jedną stronę. Ale właśnie jestem w pawilonach, idę do toalety i za 10 minut będę. Zaczęłam 10 minut, aż już muszę być w Nexcie. Ale myślę, że będę wcześniej. Kochani, jestem tutaj w pokoju w Nexcie. W jakby pokoju... Znaczy mi się to wydaje, że to jest taki pokój właśnie nauczycielski w szkole, ale tutaj wszyscy raczej przychodzą na break'a i jestem tutaj sama. Pani zgadnuje mój paszport. Jestem sama, a więc dobrze, bo nie muszę z nikim rozmawiać, ja się stresowałam. Jestem na czas i jestem tutaj. Nie będę pokazywać, bo nie wiem, czy mogę. Ale tak, będę wam nagrywać update'y, jak będę mogła. Jak widzicie, już jestem w domu, już skończyłam trening. Jest kilka dni po treningu w sumie, bo edytowałam ten filmik i teraz go kończę, ponieważ jutro zaczynam nagrywać nowy. Ale tak, nie skończyłam trening. Chodziło o to, że byłam tam, weszłam najpierw i czekałam właśnie w tym staff room, gdzie wam nagrywam, bo pani mi skanowała paszport, żeby sprawdzić wszystko, czy jest ok, i moje personalne dane i takie tam. I potem przeszłyśmy po całym sklepie, po tyle, pokazywała mi różne wejścia. Sekundę, włączę Wi-Fi. O. Pokazywała mi różne wejścia do sklepu i jak się zaklokować, jak się wyklokować, czyli jak się zalogować, jakby, że jestem i że od tej godziny mi lecą godziny. I takie rzeczy mi pokazywała, które są mega ważne. Też mi pokazywała, jak wychodzić, jakby był ogień albo coś. I potem przyszłam trening online na komputerze. Musiałam przejść różne quizy, różne testy, że jak jest ogień, to co mogę robić, czego nie, co jak pomóc customers, jeżeli ktoś jest w przymierzalni, to co robić. Dostałam swoje hasło i login. I w sumie to mi zajęło chyba godzinę, godzinę i pół. Oczywiście tam zadawałam pytania, mówili mi o wszystkim i teraz do pracy idę w następny piątek. A więc tak, kochani, ogólnie następne dwa tygodnie są mega busy, teraz nie mam dnia, gdzie mam wolne, a więc te vlogi będą wchodzić na kanał i mam nadzieję, że wam się spodobają. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie lajkować, subskrybować, komentować i do następnego filmiku, kochani, buziaki. Pa, pa! Lay back and relax for a big smile. It won't take long, only a minute. I promise it's worth it, so please don't quit it. Stay positive.